Przeprowadziliśmy jakby wydarzenie na boisku od początku do końca poprzez naszą dobrą zagrywkę, blok i spokojne kontrataki. Więc no tak, ja jestem zadowolony, że wracam do Radomia i wywozimy stąd 3 punkty. No i też jestem zadowolony z tego, że dzisiaj była kapitalna atmosfera, te 2 kluby kibica no, do tej pory jeszcze walczą, ale no, tego dawno nie mieliśmy, więc za taką atmosferą na pewno się tęskniło. Nie sprawdzałem tam jeszcze cyferek, ale myślę, że było bardzo, bardzo dobrze. Może jedna piłka gdzieś była nie w tempo, ale to cały czas mamy czas, żeby do tego, żeby to dopracować. Na treningach nad tym pracujemy. Fajnie, że tak jak wspomniałeś, Miguel mógł zagrać mecz od deski do deski. Wygrany mecz, więc to na pewno da również jemu takiej pewności siebie, bo tak jak wspomniałeś, to było jego takie pierwsze spotkanie w pewnym wymiarze. No i mam nadzieję, że dalej tym tropem będziemy szli i poprawiali swoją grę z meczu na mecz, bo już za 2 kolejki już powiedzmy ci przeciwnicy teoretycznie z wyższej półki, więc mam nadzieję, że będziemy gotowi, znaczy wierzę w to głęboko, że będziemy gotowi stawić im czoło. Radom dobrze zaczynał sety, drugiego chyba bodajże 5-2 nawet zaczęli, a jednak, że tak powiem, spokojnie trzymaliśmy jakby swoją grę, bo po pierwszym secie wiedzieliśmy, że gramy dobrze, dobrze zagrywamy, dobrze, tak jak wspomniałeś, blok obrona, więc wiedzieliśmy, że prędzej czy później jakieś 1-2 punkciki dołożymy, coś wyblokujemy, zagramy mocniej serwisem i uda się wrócić. I cieszę się, że przez 3 sety na pełnej koncentracji tak właśnie graliśmy. A Radom nie miał nic jakby do stracenia, więc zaryzykował parę razy na zagrywce, było nam ciężej jakby skończyć akcję, ale też za drugim czy trzecim side-outem udało się te przejścia robić i wygraliśmy.